System wspomagający parkowanie zrewolucjonizuje sposób, w jaki parkujesz samochód. Układ potrafi znaleźć wolne miejsce między dwoma pojazdami, zaparkować Twojego nowego Renault Captur oraz wyjechać samochodem zaparkowanym równolegle. Aby zaparkować, wystarczy tylko aktywować system przyciskiem P, a następnie wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Musisz jechać z prędkością nieprzekraczającą 30 km na godzinę. Włącz kierunkowskaz po stronie, na której chcesz zaparkować. Wykorzystując czujniki w przednim i tylnym zderzaku, układ poszuka wolnego miejsca nawet wtedy, gdy nie jest aktywowany. Takie rozwiązanie pozwala nacisnąć przycisk aktywacji nawet z opóźnieniem. Jeśli zauważysz wolne miejsce po drugiej stronie drogi, włącz odpowiedni kierunkowskaz, a układ dostosuje prowadzone wyszukiwanie. Można wybierać między trzema rodzajami manewrów: parkowanie równoległe, parkowanie w zatoczce i parkowanie pod kątem. Wszystkie te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy system wspomagający parkowanie wykryje inne pojazdy. W praktyce funkcja w ogóle nie działa na pustym parkingu, ani nie wykrywa znaków poziomych na drodze. Wykryte miejsce do zaparkowania jest wyświetlane na ekranie wielofunkcyjnym i oznaczone literą P. Jedź cały czas powoli do przodu, aż zobaczysz komunikat STOP i usłyszysz sygnał dźwiękowy. System jest gotowy do wykonania manewru. Zatrzymaj samochód i włącz wsteczny bieg. Na tablicy wskaźników zapali się lampka kontrolna z symbolem kierownicy oraz litera P, a także rozlegnie sygnał dźwiękowy. Teraz puść kierownicę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Operujesz tylko dźwignią biegów i pedałami. W celu zaparkowania wykonuj tylko kolejne manewry: podjeżdżanie do przodu i do tyłu. Nie przekraczaj prędkości 7 km na godzinę. Obracanie kierownicą w całości przejmuje na siebie układ. Po zakończeniu operacji parkowania równoległego, lampka kontrolna zgaśnie oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy. To wszystko. Zwracamy uwagę, że jeśli samochód jest wyposażony w ten układ, podczas manewrów na ekranie systemu EasyLink będzie wyświetlany obraz z kamery cofania oraz widok 360 stopni. Wyjeżdżanie samochodem z miejsca parkowania równoległego jest równie łatwe. Naciśnij przełącznik. Wybierz odpowiedni schemat na ekranie i włącz kierunkowskaz po stronie, z której chcesz wyjechać. Następnie na około 2 sekundy naciśnij przełącznik. Na tablicy wskaźników zapali się kontrolka ostrzegawcza P oraz usłyszysz sygnał dźwiękowy. Nie dotykaj w ogóle kierownicy, a jedynie wykonuj kolejne manewry: podjeżdżanie do przodu i do tyłu, operując dźwignią biegów i pedałami. Gdy znajdziesz się w położeniu umożliwiającym opuszczenie miejsca parkingowego, system poinformuje o zakończeniu manewru poprzez wygaszenie kontrolki ostrzegawczej na tablicy wskaźników. Rozlegnie się również sygnał dźwiękowy. Możesz teraz z powrotem przejąć kierownicę. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób, bez względu na okoliczności, nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze naocznie sprawdzaj, czy w miejscu parkowania sugerowanym przez system nie ma żadnych przeszkód. Układ może nie wykrywać obiektów znajdujących się w jego martwym polu widzenia. Pamiętaj też, że podczas automatycznego wykonywania manewrów kierownica może się obracać bardzo szybko. Dlatego nie wsuwaj dłoni po wewnętrznej stronie wieńca oraz upewnij się, że nic nie zakłóci ruchów kierownicy. W każdej chwili możesz przejąć kontrolę nad operacją i zawiesić działanie systemu wspomagającego parkowanie. W tym celu po prostu złap kierownicę albo naciśnij przycisk P. Na koniec pamiętaj, że układ nie współpracuje z przyczepą. Teraz już znasz wszystkie zalety systemu wspomagającego parkowanie, który istotnie zwiększa bezpieczeństwo i wygodę podczas parkowania samochodu. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Captur.